Hej kochani, szybkie przywitanie, bo za moment wybiegam z domu. Dzisiaj jadę do serca Silicon Valley, czyli do Palo Alto, odwiedzić siedzibę Facebooka i biorę was ze sobą. Jestem mega podekscytowana, także biegnę na metro i potem pociągiem na południe do Palo Alto. Zapraszam. Bardzo ciekawa koncepcja pociągu, słuchajcie. Bardzo ciekawa. Dobry okres tego, jak działa zachodnie światło. Pojedyncze, słuchajcie, miejsca. Bardzo dziękuję za ten pociąg, ale ja się cieszę, że nie będę puściła sobie ze śniadania. Idę na Uniwersytet Stanforda. Może widzieliście w filmie z San Francisco, że byłam już na Berkeley i pozbyłam się mojego dziwnego złudzenia, marzenia, że chcę studiować na prestiżowej uczelni zupełnie. Czułam się taka oczyszczona, że ja wcale tego nie potrzebuję i w sumie to jest mi super. To jest dłuższy temat, ja też o tym mówiłam na Instagramie i w tamtym filmie, bo nie wiem, czy chcę teraz o tym zaczynać, ale chodziło generalnie o to, żeby weryfikować swoje marzenia i mnie się sukces zawsze kojarzył z właśnie z dyplomem z uczelni prestiżowej, a to wcale nie jest, że tak powiem, uniwersalna definicja, że tak macham ręką, ale zaraz będzie słońce. No dobrze, jestem z powrotem. W każdym razie oczywiście to nie jest ani żaden komentarz, który ma być przeciwko studiom na takich uczelniach, ani za nimi. Po prostu uważam, że niektóre rzeczy są dla pewnych osób, a niektóre nie, a ja w końcu zrozumiałam, że bez dyplomu z Harvardu jestem równie ważna i równie mądra w kontekście jako równie ważna i równie mądra wersja mnie. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, w ogóle ma sens, słuchajcie, bo jesteście w zasadzie pierwszą osobą, pierwszą grupą, do której się dzisiaj odzywam, bo nie rozmawiałam z nikim od rana praktycznie wcale. Także byłam w swojej własnej głowie, no jestem, idę taką piękną alejką, tutaj wokół mnie są palmy i zaraz wam pokażę kampus Stanforda. Potem pójdę chyba na jakąś kawkę, przejdę się po Palo Alto i będę zwiedzać Facebooka, bo żeby wejść tam trzeba kogoś znać, mam kolegę w Facebooku, więc oprowadzi mnie po kampusie. Chciałam też wejść do Google i właśnie przeczytałam na stronie, że trzeba znać kogoś z Google'a, także w tym roku Facebook zapraszał. No to teraz, że tak powiem, jak się poruszać po uniwersytecie. Cieszę się, że wróciłam z LA, bo mogę w końcu nosić jakieś bardziej zimowe rzeczy, jak na Kalifornię, czyli trench. Wierzę, że to mówię, ale te jesienne, prawie że zimowe, gołe drzewa dają mi tyle szczęścia. Musiałam powiedzieć, że Palo Alto jest przeurocze i czuć tu jesień. Ma bardzo fajny klimat to miejsce, polecam. Więc do Facebooka jedzie się autobusem, moi drodzy. Więc dojechałam, moi drodzy, do tej wioski mózgów i idę do mojego budynku, bo to jest jakiś milion budynków. Także będę się rejestrować i ładuje mi się aparat. Mam nadzieję, że pokażę wam jednak jak najwięcej osób, bardzo często wniosek. Oto budynek, do którego zmierzam. Oficjalnie gość Facebooka. Ja spędziłam całe dzieciństwo na tym. Wszystko tutaj do jedzenia jest za darmo, słuchajcie, i mają wegańskie jogurty. Szok.
przyjdą mi pożegnać, bo jest 12 w nocy, jestem już w domu, wykąpałam się i wizyta w Facebooku była niesamowita. Nie mogę uwierzyć, ile tam jest różnych udogodnień i atrakcji. Szczególnie tutaj na myśli te wszystkie restauracje i to jedzenie, które jest darmowe dla pracowników lub dla gości, tak jak dla mnie, ale też różnego rodzaju takie rozrywkowe rzeczy, jak właśnie ten pokój gier, czy jakieś są zajęcia, warsztaty z ceramiki i tak dalej. Jest to dla mnie fascynujący w ogóle tutaj fenomen. Ja po tym obiedzie poszłam właśnie z taką grupą znajomych, poszliśmy do takiego hotelu, który jest w ogóle częścią tego kompleksu budynków, tam sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy, piliśmy winko i tego w ogóle nie nagrywałam, byłam kompletnie obecna w tym doświadczeniu i też to mnie skłoniło trochę do refleksji, żeby wam powiedzieć, że pamiętajcie, że jakby vlogmas to nie jest całe moje życie, to jest tylko kilka minut z całego dnia, więc zawsze bierzcie na to poprawkę. Niemniej miałam wspaniały dzień i bardzo się cieszę, że mogłam was zabrać na chwilę do Doliny Krzemowej. Jutro już normalny vlog San Francisco. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Pa!